Pani Puff jest to najbardziej tajemnicza postać w SpongeBobie. Postać, która potrafi bez problemu odpalić samochód na kable. Postać, która była gotów pozbyć się raz na dobre SpongeBoba. Postać, która niesamowicie jest podobna do właściciela fabryki samochodów z 14 sezonu SpongeBoba, który co ciekawe był wołany przez innych panem Puffem. Tylko wiecie, jaki jest problem w tym wszystkim? Otóż ta scena. Muszę się przenieść do innego miasta i zacząć dawać lekcje pod nowym nazwiskiem. Nie. Nigdy więcej. Pani Puff jasno tutaj nam mówi, że już kiedyś przeniosła się do innego miasta i zaczęła dawać lekcje jazdy pod innym nazwiskiem. A z jednej z gazet Sklep City mogliśmy się dowiedzieć tego, że tak naprawdę nazywa się ona Bobby Blowfish. Tak więc jaki związek ma Pani Puff z Panem Puffem oraz jego tajemniczym zniknięciem? Kolejną tajemniczą sprawą jest robota Pani Puff w Muszelwoodzie. Wreszcie mogę komuś opowiedzieć o tym, jak to było naprawdę, gdy złapałam robotę w Muszelwoodzie. I jeszcze jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Pan Krab? I czy on ma świadomość o tym, z jak złą postacią on się umawia? Otóż o tym wszystkim pogadamy sobie w dzisiejszej teorii, która zagłębi się w tajemniczą przeszłość Pani Puff. Już następnie nigdy więcej na tą postać nie spojrzycie tak samo. Ale jeszcze fajnie by było, gdybyście zostawili pod tym odcineczkiem łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo lecimy po 300 tysięcy subskrypcji. A teraz przejdźmy do mrocznej przeszłości Pani Puff. Pani Puff to przykrywka Bobby Blowfish, żeby zmylić organy ścigania, czy jest to może jej prawdziwe nazwisko. Taka myśl może nam się zacząć nasuwać zaraz po tym, jak dokładnie obejrzymy sobie 21 odcinek 12 sezonu, gdyż w jednej z rzeczy w domu Pani Puff możemy znaleźć teczkę o nazwie Pani Puff. Tak więc to jest naprawdę dziwne, żeby ktoś we własnym domu trzymał teczkę ze swoim nazwiskiem. A tym bardziej tajemnicze to się wtedy staje, kiedy zdamy sobie z tego sprawę, że od 2 sezonu do 14 sezonu, czyli od momentu zadebiutowania Pani Puff, twórcy tego serialu nigdy nam wprost nie pokazali przeszłości Pani Puff. Za to przez te wszystkie sezony dawali nam niesamowicie dużo poszlak, tego czego może dotyczyć przeszłość Pani Puff, czyli na pozór tej miłej pani nauczycielki. Po tym pierwszym fragmencie można by było sądzić, że przeszłość Pani Puff dotyczy tego, że ona dawała kiedyś lekcje jazdy w innym mieście, po czym miała tak złego ucznia, że musiała z tego miasta uciekać i przybrać następnie zupełnie nowe nazwisko. Jednakże to, co dał nam sobą 13 oraz 14 sezon SpongeBoba, całkowicie zmieniają moje postrzeganie na tą postać. No bo nie ukrywajmy tego, ale SpongeBob jest naprawdę fatalnym kierowcą, który nie zdał prawka milion razy. I mimo tego wszystkiego to Pani Puff nie uciekła z tego miasta, mimo tego, że SpongeBob je doszczętnie zniszczył. I to nie raz. Więc naprawdę musiało się tam wydarzyć coś zupełnie innego. Że Pani Puff była gotowa porzucić swoje stare życie po to, żeby zacząć życie pod przykrywką. Ale nim ten wątek pociągniemy dalej, to muszę wam przedstawić Pana Puffa, gdyż był on zupełnie nową postacią w świecie SpongeBoba. Nieprzypadkowo użyłem tutaj określenia, że był, gdyż zniknął on zaraz po sprzedaży swojej fabryki samochodów. No ale zacznijmy sobie od początku. Pan Puff pojawił się w 14 sezonie, w odcinku Zabawne Historyjki. W tym odcinku SpongeBob z Patrykiem i Sandy zwiedzali muzeum, z którego to muzeum dowiedzieli się tego, że Pan Puff był wynalazcą jeżdżących łodzi, czyli pojazdów, którymi to poruszają się postacie w SpongeBobie. Do tego on zatrudniał w swojej fabryce naprawdę wiele osób i w zasadzie był niezwykle bogatą postacią, przy czym również był niezwykłym sknerusem, w zupełności jak Pan Krab. W każdym razie pieniędzy mu nie brakowało. A biorąc pod uwagę to, że wszystkie ryby korzystały z jego łodzi, to jego biznes był niezwykle dochodowy. Więc mając tak dobry biznes, po co by taka osoba nagle znikała? A przy tym by zamykała swoją fabrykę aut. Za to Pani Puff dziwnym trafem nie dość, że otworzyła swoją naukę jazdy, to do tego potrafiła włamać się do każdego modelu auta. Dosłownie tak jakby ona znała ten biznes od podszewki. Ale jak wiadomo, Pani Puff nazywała się Bobby Blowfish. Za to teraz wszyscy ją wołają Pani Puff. Witam Pani Puff! Pani Puff! Cudowna jak zawsze! No i naprawdę to wygląda tak, jakby ona by się poczuła pod Panią Puff. No chyba, że spojrzymy na to w nieco inny sposób. Otóż Pan Puff nie miał na imię Pan, a Pani Puff nie ma na imię Pani. A Puff to jest po prostu nazwisko. Czyli w zasadzie równie dobrze Bobby mogła wyjść za Pana Puffa, którego to imienia nie znamy, i następnie przyjąć jego nazwisko. Stąd ona by miała na nazwisko Puff. I to jest w zasadzie sytuacja wzięta centralnie z naszego życia. A przy okazji taki zabieg by miałby naprawdę dużo sensu. No bo takie zagranie ze strony Pani Puff by sprawiło, że ona bez problemu by zmieniła nazwisko, nie narażając się na to, że ktoś odkryje jej fałszywą tożsamość. Jeszcze za tym argumentem przemawia ten fakt, że w wielu animacjach mąż z żoną wyglądają niesamowicie podobnie. A jedyną postacią, która wyglądała jak Pan Puff w tym serialu, jest oczywiście Pani Puff.
Ale chwilę, przecież to nie ma sensu, żeby ona trzymała w swoim domu teczkę ze swoim nazwiskiem. I dlaczego ona w swoim domu nie ma żadnego zdjęcia po swoim byłym mężu, skoro go aż tak bardzo kochała? No chyba, że go nie kochała. I cała ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Mianowicie pan Puff, podobnie jak pan Krab, uwielbiali pieniądze. A jedynej rzeczy, której nie da się kupić za pieniądze, to jest prawdziwa miłość. Więc co jeżeli pani Puff coś narobiła w Kelp City i przybyła następnie do Bikini w ramach zaczęcia całego życia od nowa i wtedy spotkała pana Puffa, który to od razu w niej się zakochał od pierwszego wejrzenia, w zupełności jak pan Krab. A że pani Puff chciała zmienić nazwisko, to po krótkim czasie zaproponowała mu ślub i on się na to zgodził. No ale skoro by się pobrali, to dlaczego ona w domu nie ma żadnego zdjęcia ze ślubu? Otóż bo on mógł ją kochać, ale ona już go nie i zrobiła to z zupełnie innego powodu. A takim dobrym powodem mogły być pieniądze, bo jednak pani Puff potrzebowała gotówki, by zacząć nowe życie, a jednak miała za sobą złą przeszłość jak kradzież aut, a stworzenie takiej szkoły jazdy od samych podstaw niezwykle dużo by kosztowało. A jednak trzeba pamiętać o tym, że pan Puff był niezwykłym sknerusem, który to by na pewno nie chciał wydawać swoich pieniędzy na nowy biznes, skoro już miał świetnie działającą fabrykę. No i żeby pani Puff mogła położyć ręce na jego biznesie, a przy tym na jego fabryce, musiałaby się pozbyć pana Puffa. No a dziwnym trafem on zniknął bez śladu. I w tym momencie przenosimy się do 13 sezonu. I tutaj mam dla was przygotowany pewien fragment, więc teraz uważnie skupcie się na nim. Wreszcie mogę komuś opowiedzieć o tym, jak to było naprawdę, gdy złapałam robotę w Muszę Ludzie. Otóż pani Puff tutaj wiozła drzewko, z którym to sobie gadała i mówiła do niego, że cieszy się w końcu z tego, że może porozmawiać z kimś, kto dochowa tajemnicy o tym, jaką ona złapała robotę w Muszę Ludzie. Następnie w tym odcinku widzimy to, jak to samo drzewko dzwoni na policję, by powiedzieć im o całej robocie w tej miejscowości, po czym ona ucieka, jak tylko słyszy zbliżających się policjantów. Muszę spadać! Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale pani Puff, jak tu mówi, ma niezwykle wielki uśmiech na twarzy. Zupełnie tak, jakby ona była niesamowicie z tego dumna. Z tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Gdy złapałam robotę w Muszę Ludzie. No i ta scena daje nam kolejną nową miejscowość, która to miejscowość w zasadzie dużo nam nie mówi. No i szukając informacji na temat tej miejscowości, znalazłem na Wikipedii SpongeBoba ciekawą informację, że tak naprawdę w niej została przetłumaczona nazwa miejscowości. I ta miejscowość w oryginale nazywa się Shell City. I żeby to potwierdzić, puściłem sobie ten odcinek w oryginalnym języku. I w tej scenie mogliśmy usłyszeć to. That job in Shell City. Czyli na to by wychodziło, że mamy tutaj błąd w tłumaczeniu, gdyż została przetłumaczona nazwa własna na język polski. Jaką to jest nazwa tej miejscowości? I wiedząc to, że mamy tutaj do czynienia z Shell City, możemy odkryć naprawdę ciekawy szczegół, gdyż ta informacja prowadzi nas do filmu z 2004 roku, w którym to filmie mogliśmy to usłyszeć, jak lektor wspomina to miasto. Sprzedał do Shell City. Ale co takiego musiało się wydarzyć w tym mieście, że pani Puff mogła tam zrobić coś tak złego, że to następnie musiało stać się tak wielką tajemnicą? A przy okazji, co ona tam zrobiła, że na tym wyszła na plus? Otóż w tym mieście znajdował się sklep, w którym to nurek wyławiał, a następnie suszył wszelkiego rodzaju morskie stworzenia, po to by je następnie wieszać na półkach w swoim sklepie. No i tutaj mieliśmy do czynienia z sceną, w której to SpongeBob uruchomił alarm przeciwpożarowy. I dzięki tej wodzie wszystkie morskie stworzenia wróciły do żywych. I tutaj mieliśmy do czynienia z rozdymką, czyli dosłownie z tym samym typem ryby, którym to jest pani Puff. I jak to wszystko się razem ze sobą łączy? Otóż jak wiemy, Bobby w Kelp City miała za sobą złą przeszłość, za którą to była poszukiwana. Jednakże przybyła ona wtedy do Bikini szukać nowego życia i poznała wtedy pana Puffa, za którego to następnie wyszła, gdyż miał on kupę pieniędzy oraz środków do tego, żeby zataić informacje o pani Puff. Jednakże przez to, że on był sknerusem, a pani Puff nie mogła dobrać się do jego pieniędzy, to postanowiła się go pozbyć. Ale czy pan Puff jest tą samą rybą, która wisiała w tym sklepie? Otóż sądzę, że tak. I mimo tego, że nie wyglądają podobnie, to już wam mówię, czym to jest spowodowane. Otóż w SpongeBobie mieliśmy coś takiego jak księżyc Neptuna, który to sprawiał, że postacie ze SpongeBoba przemieniały się w postacie z naszego świata. I w tym odcinku poznaliśmy nurka o nazwie Francuzik, który to pomógł Sandy przywrócić wszystkich do ich pierwotnego wyglądu. Francuziku, to ja, Sandy! O, Sandy Pysia, jak samopoczucie? Z tym, że ten nurek Francuzik jest tym samym nurkiem z tego sklepu. Więc co jeżeli pani Puff znacznie szybciej znała Francuzika, a on ją? I następnie z nią się skomunikował, jak to zrobił z Sandy. A że wiedział, że w jego kolekcji nie ma rozdymki oraz jaką przeszłość ma pani Puff, to jej zaproponował, że ona wyciągnie męża na działanie księżyca Neptuna, po czym on go zgarnie, a ona pozostanie z całym jego majątkiem i następnie zacznie sobie żyć tak jak chce.
Ale jak to wszystko łączy się z panem Krabem? Otóż pan Puff był niezwykłym sknerusem, który to uwielbiał pieniądze, ale na nic nie chciał ich wydawać. Za to jedynej rzeczy, której nie mógł kupić, to miłości, którą to obdarzyła go pani Puff, której to chodziło tak naprawdę o pieniądze. A nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że pan Krab jest niesamowicie podobny do pana Puffa. A też nie wiadomo, ile lat temu ta sytuacja miała miejsce. Więc co jeżeli pani Puff jest z panem Krabem tylko po to, żeby zdobyć jego pieniądze? A w scenie, kiedy to oboje zostali narażeni na działanie tego księżyca, i w tym samym odcinku pojawił się Francuzik, to tak naprawdę tutaj pan Krab miał się przemienić w prawdziwego kraba, żeby następnie zostawić swój majątek, tak jak to zostawił pan Puff. I przy okazji pan Krab zniknąłby tutaj wraz z perłą bez śladu. Za to pani Puff jako wielkie niewiniątko by zajęła się majątkiem pana Kraba. Czyli na to by wychodziło, że pan Krab jeszcze nie wie, co go czeka. Tylko że niestety jej plan tutaj nie wyszedł tak, jak ona sobie go zaplanowała, gdyż przez przypadek ona też została przemieniona. Ale jak to wszystko łączy się z teczką pani Puff w jej domu? Otóż sądzę, że za to, że pani Puff dostarczyła pana Puffa temu nurkowi, to on mógł dla niej zdobyć akta dotyczące jej sprawy z Kelp City. I to mogło działać tak, że on wiedział, że pani Puff miała złą przeszłość i chciała wyczyścić swoje konto. Więc jej powiedział, że żeby tego dokonać, to ona musi mu przyprowadzić jej męża. To wtedy ona będzie mieć czyste konto, a przy okazji niesamowicie się na tym wzbogaci. A jak mógłby zdobyć te akta, a na przykład przy pomocy Sandy, z którą to się znał od wielu lat. Czyli pani Puff za swojego męża stała się niezwykle bogata, a do tego wszystkiego mogła wyczyścić swoje konto, z tego co zrobiła kiedyś. Jednakże pieniądze kiedyś się kończą, a kolejną osobą, która by jej dodała takiego zastrzyku gotówki, jest to pan Krab. Czyli na to by wychodziło, że pani Puff czeka na kolejny księżyc Neptuna, żeby pozbyć się pana Kraba, a do tego czasu owinie sobie go wokół swojego palca, a następnie za niego wyjdzie, żeby móc dysponować jego majątkiem. I to, moi drodzy, jest cała mroczna przeszłość pani Puff, a przy okazji jej złowieszczy plan na przyszłość właśnie wyszedł na jaw. I teraz już wiecie, jaką tajemnicę skrywa Shell City w historii pani Puff. Pamiętajcie, moi drodzy, że to tylko teoria, a jeżeli ona wam się spodobała, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.